Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, Karolina Kamińska. Moim gościem jest prezydent elek, Elekt Marcin Pabierowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Za nami bardzo emocjonujący wieczór wyborczy w Zielonej Górze, w mieście w jednym ze sztabów entuzjazm, a w drugim, no można powiedzieć, jęk zawodu. Po ogłoszeniu oficjalnych już wyników wyborów, nasi reporterzy poszli w teren, więc mam dla pana prezydenta niespodziankę. Poproszę o założenie słuchawek. Nasi mieszkańcy wypowiedzieli się, czego oczekują od prezydenta Alekta jest problem na przykład z wyjechaniem tutaj ze źródlaną na Sulachowską, czy nawet tutaj na tym skrzyżowaniu od kościoła ze źródlanej na Baterego. Więc no drogi, drogi skrzyżowania, żeby to było bezpieczne, bo to strach się poruszać. Duże zaniedbania widzę na osiedlu Jędrzychów, na, głównie na tej nowej części, czyli osiedlu uczonych. Infrastruktura dla dzieci, no, na pewno brakuje tego. Mamy tam jakiś mały plac zabaw, ale to jest zdecydowanie za mało. Na tyle osób, ile tam mieszka, to jest... Zdecydowanie za mało. No i drogi przede wszystkim, bo jeździmy od X lat już po dziurach. Przede wszystkim apteki dyżurnej 24 godziny na dobę, bo to wstyd, żebyśmy jeździli do nowej soli poleki. No i na pewno dobrej pracy dla młodych ludzi. Właśnie, żeby prezydent chodził normalnie, usiadł normalnie z ludźmi na ławce, w tym dresie, w tych laczkach, nie w garniturze, nie w krewacie, Rozczochrany, takie polocku. Czy dęba naszego zetną, 150-letniego. Na podwórku mamy taki dom, i tam jest zaplanowane, że będzie stał budynek, więc musieliby tego dęba wyciąć. I ja już to powiedziałam mężowi, że jeżeli będą go chcieli wyciąć, to zrobimy protest. Nie? Jaka to jest ulica? Kazimierza Wielkiego. No właśnie. Koszula bardzo bliska ciała, Jak się okazuje, ważne sprawy dla mieszkańców to są te, które są blisko ich domów i blisko ich spraw i problemów. Tak, oczywiście, ale przede wszystkim zacznę od podziękowań. Mam możliwość dzięki Państwa stacji podziękować zielonogórzanom za udział w wyborach, za aktywność, za rozmowy, za debaty, które przeprowadziłem w tej mojej kampanii chodnikowej, za te polemiki. Przede wszystkim za to dziękuję, za ten kontakt, bo na to stawiałem w swojej kampanii wyborczej, na bezpośrednią relację z mieszkańcem, bo to jest najważniejsze, aby właśnie tak naprawdę te problemy zdefiniować i przede wszystkim też podziękować swoim kandydatom. Były debaty prezydenckie, tam też się przejawiało wiele tez, wiele projektów dla miasta, to więc dziękuję za udział, dziękuję za aktywność, na razie i ruszam do pracy. Aktywność chodnikowa, to rozumiem, że pan widział te braki, jeżeli chodzi o, o drogi, bo tutaj w tej krótkiej sądzie no, kilkakrotnie e, mieszkańcy wskazywali. Problemem są właśnie drogi. Tak, oczywiście i to od lat ten problem był akcentowany przez mieszkańców. Wiele było wydawanych pozwoleń, nie rąku zabudowy na, na domy. Ludzie brali kredyty na 30 lat, a później te drogi nie były realizowane. Chodniki, lampy, rowy odwadniające byłem na ulicy Uroczej, na to już były nawet podciąganie kapilarne, że ludzie mieli wodę w domach, no więc no to są dramaty tak naprawdę. Nie było to, nie była przygotowana infrastruktura i to władze miasta, tego władze miasta nie widziały, nie, 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 nie zwracały na to uwagi i mieszkańcy jasno dali przekaz i w moim programie te drogi to jest priorytet i to jest podstawa jeśli chodzi dzisiaj o Pewne przemodelowanie budżetu miasta i prze przekierowanie funduszy na realizację właśnie tych dróg kompleksowo zunifikowany sposób. No właśnie tutaj Łężyce odnoszę wrażenie, pokazuje te problemy jak tak. w soczewce, bo z jednej strony mamy tam mnóstwo nowych bloków, ale brak tej infrastruktury wokół. Z drugiej strony był problem, kto tak naprawdę tę drogę ma wybudować. Czy miasto, czy inwestor, pojawił się spór, mieszkańcy mieli kałuże głębokie po kolana. No i tutaj to też właśnie ta czerwona kartka dla Janusza Kubickiego, pokazana przez mieszkańców Łężycy. Tak, ja się miałem spotkanie w piątek, już generalnie po oficjalnym zakończeniu kampanii, po podziękowaniach. Jeszcze mieliśmy o 17.30 spotkanie z mieszkańcami Łężycy, Czakowa. No i przede wszystkim tam wybrzmiały problemy, szczególnie tej części miasta. To jest droga dojazdowa, korki, problemy komunikacyjne, ale też ta zabudowa, taka bardzo nieregularna, zbyt mała szkoła, wciśnięta między budynkami, między pętlą autobusową, te brak terenów rekreacyjnych, no kompletne poplątanie miasta, brak architekta miasta, brak skutecznego planowania skutkuje uciążliwościami dla mieszkańców i yy, yy, problemami, nerwami. No z tym się trzeba walczyć. Miasto musi być przyjazne, miasto musi być dobre dla mieszkańca i miasto musi odpowiadać przede wszystkim na, na podstawowe potrzeby, czyli rekreacja, dojazd do domu, utwardzona droga, autobus, yy, ta komunikacja miejska, którą należy poprawić, albo ona była częstsza, skuteczniejsza i odpowiadała na te potrzeby mieszkańców. Więc na tym się skupiałem w swojej kampanii, w swoim programie. To no, akcentowałem i to przyniosło skutek. No Tak naprawdę mieszkańcy napisali ten program. Wystarczyło tylko spotkać się i. To i porozmawiać. będzie wdrażane w życie. Tak, oczywiście to. Muszę to oczywiście zaplanować ze swoim zespołem, który w najbliższym czasie powołam, i tu w szczególności koncentracja. Teraz, jeśli chodzi o środki unijne, bo jest ostatni dzwonek, jeśli chodzi o pewne działania związane z, z zabezpieczeniem środków unijnych, z rozliczeniami, na to muszę postawić w pierwszym okresie, oraz przemodelowanie i wdrożenie programu naprawy miejskich dróg. No to chwycę się słowa, którego Pan użył. Zespołu, współpracownikami. Kto będzie najbliższym współpracownikiem prezydenta Marcina Pabierowskiego, bo giełda nazwisk już huczy. Tak, oczywiście. Ja to przedstawię tak naprawdę w sposób spokojny i wyważony. 7 maja jest oficjalne zaprzysiężenie, inauguracyjna sesja Dokładnie. Rady Miasta. O 10 rano zapraszam mieszkańców, i przed tą sesją będę chciał przedstawić swój zespół. Będą to osoby znane, będą to osoby doświadczone, będą to osoby. Rzucę dwa nazwiska, jeżeli pan pozwoli. Mam nadzieję, że pan skomentuje. Mariusz Marchewka, Janusz Rewers. Takie nazwiska pojawiają się na giełdzie znane nazwiska, ale tak naprawdę jeszcze proszę dać mi kilka dni na przedstawienie całego zespołu. Kompetencyjnie podzielone będą uprawnienia w urzędzie miasta, będą też te osoby i za, moi zastępcy dostępni ym, dla mieszkańców i też postawię tak naprawdę na konsultacje, bo dzisiaj brakowało w mieście, w szczególności przy inwestycjach strategicznych, przy planowaniu miasta konsultacji z mieszkańcami. Nawet jeżeli one się tam w jakiejś formie kadłubkowej odbywały, m.in. na zaciszu przy trasie aglomeracyjnej, to nie były wysłuchane te postulaty. To więc naprawdę jest ogromna ilość rzeczy do zrobienia w mieście. Przede wszystkim udział mieszkańców aktywny w planowaniu miasta, w realizacji inwestycji, bo, on, bo te inwestycje muszą łączyć. Panie prezydencie, to ja jeszcze do tych personaliów wrócę i podpytam o Radę Miasta. Ile, ilu radnych liczy aktualnie rządząca Koalicja, rządzące, rządzące ugrupowanie. Podkreślam słowo rządzące nie bez powodu, bo słyszałam, że szykują się transfery do Platformy Obywatelskiej. Z tym bardzo ostrożnie. Mamy 14 radnych, w tym 7 pań. To jest wspaniała wiadomość. Bardzo aktywne działaczki, społeczniczki, ekolożki. To więc ta optyka miasta będzie poszerzona, jeśli chodzi o wrażliwość na Radzie Miasta. Rada Miasta też ma funkcję kontrolną nad prezydentem, oczywiście. I tutaj też na to zwracam uwagę. Ale dochodzą Pana takie słuchy, że ktoś chciałby do Państwa Tak, przyjść dochodzą do słuchy, ale my naprawdę dzisiaj musimy podzielić ten zespół. Jest bardzo ambitny, fachowy, ekspercki, przygotowany. Mieszkańcy nam zaufali. Jeszcze raz za to dziękuję. 14 radnych to jest większość w Radzie Miasta. To będziemy mogli spokojnie realizować naszą politykę, wspólną politykę, bo ten program, przypominam, jest napisany wspólnie, razem z mieszkańcami. Myślę, że bardzo ważna kwestia dotycząca nie tylko Zielonej Góry, ale także okolic. Mówię o Winiarzach. To dla nich bardzo trudny okres. Jeżeli chodzi o województwo, e, lubuskie straty szacowane są na poziomie nawet 70-80%. Państwu przypomnę, że no ostatnie noce były trudne, były przymrozki i niestety trwała walka o, o winnice, o rośliny. Czy pan będzie lobbował jako gospodarz winnego miasta, winnego grodu, który szczyci się tym, że ma winiarzy, by taka pomoc dla winiarzy tutaj spływała? To jest bardzo ważny sektor nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim turystyczny, marketingowy dla miasta Zielona Góra i faktycznie te przymrozki yy, yy, zrobiły ogromne spustoszenie. Ja nawet podczas kampanii odwiedzałem winiarzy, bo tu byłem u pana Krzysztofa Fiedorowicza pokazywał dzisiaj taki nowoczesny sposób nasadzeń zunifikowany, bo tym się trzeba interesować. Przede wszystkim trzeba poszerzać promocję miasta poprzez winiarstwo, rozbudowywać rozbudowywać yy, yy, winobranie właśnie pod kątem tym takie, yy, takim regionalnym, yy, takim bardzo, jakby prywatnym dla miasta Zielona Góra, pod prywatnym pod kątem takim, że to są winice zielonogórskie, winiarze zielonogórzanie, to więc na to trzeba postawić na to promocję. No dzisiaj należy przede wszystkim spotkać się z winiarzami. Mam nadzieję, Poddać że... ich oczekiwania, Oczywiście pod oczekiwania tak? oraz problematykę na to się powinno rozbić o Komisję Rady Miasta połączoną z um, zespołem, z urzędu miasta, przede wszystkim zwentylizować te potrzeby. To jest kwestia na pewno działań na etapie ministerstwa, bo mamy um, um, zarządzanie kryzysowe w państwie. To więc um, czy są jakieś rekompensaty, czy program wdrożeniowy, pomocowy dla, dla, um, tego, dla tej branży rolnictwa, dla tej branży um, winiarstwa musi być wprowadzony, To więc jeśli no chodzi właśnie, o lobby, może to być taki program tak. pomocowy jak dla innych rolników, którzy mieli na przykład straty w związku z suszą, prawda? Tak, no bo to jakby jest. parlamentarzyści już wiem, że piszą między innymi w social mediach, że taki program w przypadku winiarzy by się przydał. Ja się już będę kontaktował, to jeśli chodzi o z ministrem Waldemarem Sługockim, będę się widział, to więc e, to jest ważny moment dla, dla miasta Zielona Góra, aby odpowiedzieć e, i być aktywnym jako miasto Zielona Góra i musimy wysłuchać winiarzy. Też oni też muszą to doskonale zrelacjonować, powiedzą, po, 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 jaki, jaki zakres jest tych strat i czy jeszcze coś można z tym zrobić, no bo mówię, musimy pomóc na pewno naszemu rynkowi lokalnemu. To jeszcze jedna kwestia, króciutko na koniec. Nasz czas powoli dobiega końca, ale chciałam podpytać o przylep. Nie wiem, czy Pan słyszał wczoraj konferencję prasową prokuratury. Tutaj już badany jest wątek, dlaczego została odwołana ewakuacja mieszkańców, i z drugiej strony badany wątek odpowiedzialności urzędniczej. Pan się tego spodziewał? Tak, liczyłem na to, że ta analiza pokotory będzie poszerzona, bo mieliśmy ewidentne niewykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ja już czytałem, powinna być ewakuacja natychmiastowa mieszkańców, tam dwustrefowa, i to było dokładnie z było opisane w instrukcji, czyli zagrożenia pożarowe, ta toksykologia. I, i, I dla mnie, jako pożarnika, to było irracjonalne, że tego nie wykonano. To po prostu jest, w mojej ocenie, narażenie mieszkańców na te negatywne czynniki spalania tych substancji chemicznych. To więc będę oczekiwał na dalsze, na, na dalsze informacje ze strony prokuratury. No to są ewidentnie w ocenie zaniedbania i brak wrażliwości ze strony miasta, brak odpowiedzialności i skuteczności, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa mieszkańców. I tutaj stawiamy kropkę moim państwa. Gościem był Marcin Pabierowski, prezydent elekt Zielonej Góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Rozmowa po dziewiątej.